Gdziekolwiek się pojawiały, budziły zainteresowanie i nie mogły przejść niezauważone. O chodzeniu w butach na obcasie mogły one po prostu zapomnieć. Bycie wysokim nie jest łatwe, a te kobiety miały szczególnie trudno w życiu. Posłuchajcie. Osoba, o której już mówiłem. Yao. Wzrost 234 cm. Kobieta ta pochodziła z ubogiej rodziny z Chin. W 2008 roku została wpisana do Księgi Rekordów Guinnessa. Po urodzeniu ważyła prawie 3 kg. Kiedy miała 11 lat, miała około 188 cm wzrostu, a w wieku 15 lat 210 cm. Jej wzrost był spowodowany nowotworem przysadki mózgowej, w wyniku czego, jak już wiecie, dochodziło do niekontrolowanego uwolnienia hormonu wzrostu. Yao była zbyt słaba fizycznie, aby zająć się wyczynowo sportem, do czego ją namawiano. Po operacji guza mózgu przestała rosnąć, ale nadal cierpiała niestety na zaburzenie krążenia i miała problemy z utrzymaniem równowagi. Zmarła w 2012 roku, mając 40 lat. 4. Jen Benford. Wzrost 241 cm. Jen pochodziła z Wielkiej Brytanii. Była cichym, nieśmiałym dzieckiem, które cieszyło się dobrym zdrowiem przez pierwsze 11 lat swojego życia. W wieku 11 lat Benford złamała czaszkę po upadku z roweru i uderzeniu głową o chodnik. Uważa się, że wypadek spowodował trwałe uszkodzenie przysadki mózgowej. Jej wzrost wymykał się wtedy spod kontroli. W ostatnich latach kobieta stała się samotnikiem, nienawidziła swojego wzrostu. Zmarła w 1922 roku z powodu gigantyzmu, mając 27 lat. 3. Anna Bates. Wzrost 243 cm. Anna była kanadyjską kobietą. W wieku 11 lat miała 186 cm wzrostu i ważyła 90 kg. Podczas życia zajmowała się literaturą oraz muzyką. Uważana była za bardzo inteligentną. Wyróżniała się także studiami aktorskimi, grą na fortepianie i głosem. Urodziła dziecko, które ważyło ponad 10 kg. Niestety 11 dni po porodzie zmarło. Noworodek został pośmiertnie nagrodzony rekordem Guinnessa. Co do Anny, zmarła ona nagle i niespodziewanie we śnie, w swoim domu w 1888 roku, dzień przed swoimi 42 urodzinami. 2. Zheng Jingyan. Wzrost 248 cm. Zheng pochodziła z Chin. Była najwyższą współczesną zweryfikowaną osobą płci żeńskiej. W wieku 14 lat miała 234 cm wzrostu i ważyła 132 kg. Przyczyną jej wzrostu był guzt w przedniej części przysadki mózgowej. Podczas życia miała bardzo słabą opiekę medyczną, a zmarła tragicznie w 1982 roku z powodu cukrzycy, mając 17 lat. Przyczyną było krwawienie w przysadce mózgowej. Jej ciało zostało zachowane w Central South University. Numer 1. Trinity Kever. Wzrost 254 cm. Trinity urodziła się w Holandii. Rodzice zabierali ją na karnawały w celu zarabiania pieniędzy na jej wzroście. W wieku 9 lat osiągnęła wzrost 2 metrów. Gdyby żyła w dzisiejszych czasach, miałaby rozmiar buta 54. Zmarła ona na raka w 1633 roku, mając 17 lat. Na jej nagrobku widnieje następujący napis. Trinity, duża dziewczynka, 17 lat. W tym odcinku to by było na tyle. Jeżeli ten odcinek zaciekawił Was, wejdźcie jeszcze sobie na odcinek z najwyższymi mężczyznami świata. Być może tą wiedzę do czegoś wykorzystacie, a tymczasem ja żegnam się z Wami. Do usłyszenia. Cześć!